Frog. Który to jest ten Frog? To się okaże, nie wiem. Nie no, to chyba mam powiedzieć co jaki, kurwa. A w sumie witam w Cyfrologu i chuj. No. Siema. Nie, poczekaj, żeby... Nie, nie, bo to żeby było, kurwa, było ten. Jak to już właśnie... No już nagrywa się, nie? Dobra, no i zamknij dupę, usiądź sobie normalnie, a nie stoi się jakbyś, kurwa, miał... Kurwa, kazał mi czapkę założyć, bo gorąco to jak chuja mówił, że ze mną nie będzie siedział, jak się nie ogoleł, ba. Mi się nie chce. Czekaj, jeszcze to nie zaczęliśmy po chuj to mówić. Co, źle? Ja bym się wstydził, kurwa. Dobrze jest, kurwa. Dobra. Dokładnie. Dobra, przywituj, przywituj. Zaczynam. No to czekaj, to... Ale nawet... czapeczka Eminema zawsze na propsie. Witamy w Cyfrologu. Nie wiemy, nie, który numer. Było. Bo dawno nie nagrywaliśmy. I teraz akurat tak wypadło, że się zgraliśmy jakoś. Tam mamy tą godzinę czy dwie. I mamy właśnie zdrówko. Mamy poczęstunek, kurwa, to nie jest poczęstunek. Wigilijny napój. Ale tabasko dojebałem. I właśnie chcieliśmy się przywitać. Ja jestem Waster, to jest Bolek i to jest Cyfrolog numer ten, który właśnie kliknęliście, bo jak będę to uploadował, to już będę wiedział, który to jest numer dokładnie. I w końcu udało nam się zgrać. I ja pierdolę, ja taką nagrywam. On gorąco. Nie dość, że mnie ta flacha trzepie już powoli. Tu chcieliśmy od razu Julkę i Mariusza pozdrowić. Przykleiłem z okładkę Trevora. To jest główna nagroda, wysłali mi, dzięki. To jest główna nagroda, która właśnie Julka to namalowała i ona właśnie wygrała dla Mariusza, wygrała GTA 5 na 360. Co to kurwa jest? No ten konkurs, co ty nie pamiętasz? Nie, nie pamiętam jaki to był konkurs. I ten. I to na pierwsze co to chcieliśmy ich pozdrowić. No, pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Zajebiście mnie ktoś namalował. To dopiero widzi. Nawet podobne. To ty nawet nie zauważyłeś jak kurwa my tu żeśmy przyszli? Nie. A co mieć ściany jak się obchodzą, kurwa? Nie zwracasz uwagi na ściany, nie? Nie. O, mamy nagrodę. Quality Street. Nie, ja tego bym w życiu nie wysłał. Ja bym tego w życiu, ale to przecież waży z 5 kilo. I ten. Jak zapewne wiecie, siedziałem przez rok na PlayStation 3. To jest taki główny nasz temat dzisiejszego programu. Siedziałem na PlayStation 4 przez ostatni prawie rok, ale w końcu wymiękłem i no nie mogłem wytrzymać tego i zakupiłem. I kupiłem Xboxa. Kupiłem konsolę, którą powinienem kupić day one. Od razu ci mówię. Ale ja nie mówię, że Sonka jest zła, czy coś nie jest. Ale nie, no, zajebista jest. Nie jest zła. Nie włączałem już jej tam trochę. Wiem, bo widzę. Gdzie widzisz? No i widzę, że jesteś online. Na ty, na Xboxie. No ale na Sonce nie wiesz ile. Nie, a to no, jak jesteś online cały czas na Xboxie, to chyba na Sonce nie jesteś, kurwa mać. Ale czasami włączam dwie. Nie, no na Sonce nie byłem już dość dawno. Będę jak Drive Club wyjdzie, czyli w przyszłym miesiącu. Zobaczymy co to będzie, ta gierka na razie Forza mnie bardziej porwała, no. Ale to z tego względu, że grałem w Forza Horizon. Kurwa. Muszę się napić. Jak tu żygnę, to mam tu bluzę taką wyjebaną, to mogę na bluzę żygać. O kurwa. I ten, no i właśnie zakupiłem łoniaka. I co ja mogę powiedzieć o tej konsoli? Mogę powiedzieć tyle, że pierwsze co, panowie i panie, to nie jest żadne fanboyskie czy coś w tym stylu, po prostu poczułem się tak, jakbym zbłądził z drogi. Każdy ma swoją drogę życiową, po której kroczy. I ja, no, ja mogę pokazać wam moją drogę życiową? Perła chmielowa. To ja po niej kroczę. Od 1 do 10. Jak tu jest 6? No tak, ale od 1 do 10 już wtedy mi się droga zamyka. No a ich kurwa zaraz zapomnę o czym mówiłem. Mówiłem o tym, że. Boksie. Mówiłem, że podążałem taką drogą gracza i podążałem tą drogą. Co to kurwa? What the fuck is that? Coś na kamerze mi wyskoczyło, co jeszcze nie widziałem tego nigdy. Podążałem taką drogą gracza i po prostu w którymś momencie stwierdziłem, że ta droga mnie prowadzi tak. Tak jakoś nie czuję się w domu i musiałem zakręcić. Zakupiłem tego Xboxa One'a. Microsoft wyrzucił Kinecta z tego, z pudełka. Używasz w ogóle tego ścierła?
Dziękuję. Microsoft wyrzucił to. Ja mogę go komuś nagrodę dać. To mi go daj. To ja będę używał do streamów. No ale to sobie pierdolę ty. Ja w nagrodę mogę komuś dać za 100 funtów. I... za 20 można kupić. Mi Maciek spierdolił, że w tym, na Twitchu. Za 40. za 20 w cechcie. Ja ci mogę za 40. A spizdę sobie. Ja nawet nie chcę. Ja bym jedynie do streamów, ale tak to ja tak mi... Ja myślałem, że do Skype'a tak mi będzie zależy. Na Skype'ie nie siedzę, więc na chuj mi to. A nigdy nie używałeś tego na Skype'ie? Używam. No ze starym gadałem chwilę. I tyle. No i kurwa zapomniałem, czy mówię. Aha, mówiłem, że wróciłem do domu. O, w ten sposób. Jak zakupiłem Xboxa One'a, to po prostu poczułem się tak, jakbym wrócił do domu. Nie ubliżając PlayStation 4, tą konsolę trzymam sobie. Bloodborne'a sobie zakupię. Zakupię sobie taką strzelałkę. Coś, ta kopia od Gears of War. Order. The Order. To sobie zakupię. Mogę, póki jestem trzeźwy? Góral, ziomeczku, Murka. Piąteczka, ty, Boniek i kurwa cała ta ekipa co tam stoi, nie? Piąteczka. Piąteczka. I teraz ja się napiję jeszcze jednego. Ja też. O kurwa. I ten. I po prostu pierwsze odpalenie Xboxa. Myślałem, że to będzie jakieś tam 2 godziny w plecy, aktualizacje, te sprawy. Okazało się, że poszło raz, dwa. I jestem w dashboardzie. Pierwsze co się rzuca w oczy, ten dashboard jest... Nie chcę tu porównywać, bo zaraz wyjdę na fanboya. No w porównaniu do PlayStation, Xbox, dashboard Xboxowy jest o jakieś lata świetne w przód. No nie oszukujmy się, ale kurwa, ja nie... Bolek, ja po prostu stwierdzam fakt. No ja wiem. Ale Sony już zapowiedziało. Ja ten fakt już dawno wiedziałem. Do tego ja kupiłem Xboxa. Ale na początku w chuja walili. Dobra. I ten... Kinect tam mieli. No tak, na przykład. Sam na to, kurwa, widzisz, leży, stoi sobie tam, kurzy się, pierdolę. No ale zapłaciłeś. No i co? No i niech se stoi. Ale ja nie lubię, ja wiem, że na przykład stać by mnie było na to, żeby kupić z Kinectem, ale po prostu ja nie lubię... Nie uważaj, bo mi wylejesz, kurwa, te! Ja po prostu nie lubię płacić za coś, czego nie używam. Ale ja tego nie używam, niech se stoi, ładnie wygląda na szafce. Co se tam zawsze mogę na nim postawić, kurwa, jakąś chorągiewkę czy co? I ten, i zapomniałem. Nie mam dla ciebie piątka, bo ty tam nakurwiasz na tym, kurwa. Ale ten, to dywan, to pozdro oczywiście. I tu musimy od razu powiedzieć, że dywan... Znowu mi coś wyskoczyło. What the fuck is that? To nie na kamerze, tylko ci na pysku coś wyskoczyło. Zobacz, tam było coś. I ten, i dywan, jego brachol ma 360. Jak widzisz, że ktoś gra na 360, to znaczy, że jest jego brachol. To nie jest on. Nie wiem, o co teraz ci chodzi. No jak widzisz go online, nie? No. I widzisz kurwa online, że jest dywan online. Ale 360 i gra w Diablo, czy tam w GTA. A nie, to ja tak nie... A w sumie ja jestem wiecznie offline, bo ja sobie włączyłem, nie? Offline chuj. Bo to widać, że Smurfy na przykład oglądam, czy coś tam. Co masz coś do Smurfów? Nie, no ja bardzo lubię oglądać te Smurfy, Gumisie, kurwa. Ale te Smurfy, te stare, bez sasetki były lepsze. No, bez sasetki najlepsze, jak Gargamel. A co, z sasetką nie ma Gargamela? Jest, ale już chujowy. Dobra. Stary już jest. To może sobie zapalimy. Chcesz fajkę? To może sobie zapalimy. Od ciebie nawet pod wodą. I powiemy tak o. No tak jak już mówiłem, wbijam się na tego dashboarda Xboxa i no i te kafelki, to one robią robotę. No jest to coś pięknego, no to trzeba zobaczyć. No kurwa, dashboard, kafelki. Mamy coś takiego, jak było w 360, że mamy piny, czyli przypinam sobie coś, z czego często korzystam. I przypiąłem sobie Twitcha, przypiąłem sobie YouTube'a, przypiąłem sobie Skype'a i te gry, w które gram. I nie mam czegoś takiego jak na PlayStation, że ten pasek leci i wszystkie gry, w które grałem, mi wypierdala i tak się ciągnie to bez sensu i tylko brudzi i psoci. A na Xboxie wszystko mam z lewej strony pięknie, ładnie poustawiane. No i ogólnie ten dashboard mi się wydaje, że szybciej chodzi. W ogóle achievementy poprawili. Zmienili troszeczkę, wyglądają z tymi achievementami. Na chuj mi te achievementy, kurwa mać. Ja mówię, porównuję teraz, kurwa, na czym mówię, co i gdzie i jak. Joy, który... Ja nie mogę narzekać na DualShocka 4, ponieważ jest zajebistym Joyem, ale... No.
Dobra, no to jak masz coś do powiedzenia, to bez no, tylko wrzuć tu coś. Nie, no ja nie wiem, na nim nie grałem, ale go widziałem. Grałeś Battlefielda i to dość długo u mnie grałeś. No, bardzo długo. No i co sądzisz o DualShocku 4? Ja już kiedyś to o tym powiedziałem, nie chcę na ten temat się... Co sądzisz o DualShocku 4? Mogę? Zatkało kakao? Nie, no mogę. No możesz. Ale to weź tą bluzę na żganie tutaj przysuń, bo ja se splunę. Kurwa, już nie przesadzaj, bo DualShock nie jest tak... Dla mnie, no nie podoba mi się i chuj, nie jestem, ja muszę mieć analoga z tej strony tu wyżej. A nie. to z analogami? Nie, no, no i tylko, no dobra, dlatego, no, jak no, tylko jest... dlatego, a. Jakby był tam, ale nie jest, to bym mógł sobie pograć, nie no, bo nie jest. No. Ten bym sobie pograć tam trochę, ale to, kurwa, nie mogę się przyzwyczaić. Tam gdzie krzyżak... Znaczy tam, gdzie powinien być dual, to tam krzyżaka oni postawili, tak czy nie? Jak to jest? Bo ja nawet nie wiem, ile ja w to grałem, kurwa. Czekaj. Tam... No, tam jest krzyżak. Ja też już dość dawno nie grałem na PlayStation. Ale tam jest krzyżak, nie? No, i jestem przyzwyczajony, że tutaj ja na krzyżaku cisnam. No, no, ja. Po prostu, no nie wiem, no po prostu ja się czuję na konsoli Microsoftu jak w domu. I teraz jak ją zakupiłem, cały czas... Po kupieniu Xboxa, a przyniosłem go do domu, odpaliłem, znaczy podobno tam włączyłem. Słabszy jest, nie? Ja na razie tej słabości ja nie widzę. Ona może będzie może to wyjdzie za 2-3 lata, ale na razie nie, na razie ja widzę, nie, tak nie samo. Widać, absolutnie. Jak ty mi coś tam pierdoliłeś, że coś tam, że ja tam nic nie widzę. Ja ściągnę sobie, bo zakupiłem sobie EA Access, to jest ten taki pierdolnik, ten subskrypcja od Electronic Arts i właśnie ściągnąłem sobie Battlefielda 4, ściągnąłem sobie FIFA. 14. Ściągnąłem sobie Pegle. Nie, 14 dali. Ściągnąłem sobie Pegle i ściągnąłem sobie coś tam jeszcze. I włączyłem Battlefielda. Mam porównanie, bo na PlayStation 4 grałem dość dużo. Dość masz długo. Go? No oczywiście. O, nie masz Battlefielda, nie? Mam. Tam mam. No kurwa, mówię właśnie, że kupiłem sobie jej akces. Kiedy kupiłeś? Jej akces. Płacisz kurwa 12 funtów za rok i ci jej gry daje. I co tam masz? No Need for Speed Rivals. Ten, FIFA 14, Battlefield 4 i w Pegu. A to jest na ile? Na rok, za 12 funtów. A to się opłacało. No ja wiem. Czy tam za 19 funtów, coś takiego. To znaczy ja kupiłem na miesiąc, bo chcę zobaczyć jak to się wyłącza, ale ja już wiem, że to kupię na rok, to jest normalne. To, już, to tak jakbym kupił na rok. To ja też sobie mogę to zapierdolę. No to jest też normalne. Ty, nie, ja tą grę, co dzisiaj wrzuciłeś tam w cyfrowym jebanym, to chciałbym, to fajne jest, czy... A ja tego nawet jeszcze nie grałem, ja to kupiłem rano, jak wychodziłem do roboty. Ale widziałem tam w komentarzach, ktoś napisał, że chyba fajne. No bo to będzie coś jak The Walking Dead, coś takiego, takie kreskówkowe i ty tylko naciskasz. A, to nie. I to jest ten, D4, ale nie pamiętam jakie jest rozwinięcie tego skrótu. I tam chodzi o to, że koleś, detektyw jakiś, cofa się w czasie, żeby zapobiec śmierci swojej żony, córki, kochanki, już nie pamiętam, ale coś takiego, że co... Jak przeczytałem, że ktoś cofa się w czasie, to ja jestem kupiony, bo ja lubię takie klimaty w cofaniu się w czasie. Zawsze czapę, kurwa. Się nie mogę skupić, kurwa. Dobra, no to Xbox One. Zakupiłem, czuję się... Aha, no właśnie dalej piję do tego samego, że... Piję czy bije? Jak miałem ten, jak kupiłem Xboxa One, jak go przyniosłem do domu i jak zacząłem instalować wszystko, te sprawy, tutaj zszedłem sobie na dół zrobić coś do żarcia, tam się instalowało i tak sobie myślę, nie, PlayStation jednak będzie moją konsolą główną, a Xbox będzie tylko do ekskluzywów. Ten głupi pomysł wyleciał mi z głowy chyba po godzince grania i tutaj mam na to przykład, bo ja miałem już dość dawno temu złożonego preordera na Destiny na PlayStation 4, a skończyło się tak. Że wszystko na jak wszedłem na Xbox Live, jak wszedłem do grup, jak usłyszałem tą jakość, kurwa, w grupie, jak siedzę z 6 osobami w grupie i nie ma żadnych trzasków, pisków, chujów, mujów i wszystko jest głośno, jakbym rozmawiał na Skype'ie, plus Skype. Mogę sobie grać w grę, mam odpalonego Skype'a i rozmawiam sobie z ekipą ze Skype'a. A jeszcze sobie w górnym ekranie oglądam porno. I ten, i stwierdziłem, że jednak PlayStation 4 nie będzie moją wiodącą konsolą w tej generacji, będzie to Xbox One, chyba że coś się zmieni za te parę lat tam w przód, jak już zobaczymy jakieś różnice, to wtedy może zmienię zdanie, ale na razie X One.
Dobra, on by się odlać, ja to spauzowałem i teraz nie pamiętam dokładnie, w którym momencie byłem, ale chciałbym już tak kategorycznie zamknąć sprawę PlayStation 4 and Xbox One. Ludzie się mnie pytają, którą konsolę bym mi polecił. Osobiście ja, jako ja, bym ci polecił Xboxa. Ja też. Ale jeśli patrząc w to tak bardziej... przyszłość. Nawet nie, po prostu jeśli... Chcesz jesteś... mocną konsolę, bierz Sonkę. Chcesz dobrą konsolę, bierz Xboxa. Słuchaj, no, Sony ja tak. Mówi for the players, jak na razie to ja widzę Microsoft for the players, ale to jest nieważne. Jeśli wolisz ekskluzywy PlayStation 4, gdzie ja z tych wszystkich ekskluzywów dla siebie widzę tylko Bloodborne'a i, no, i The Order i to jest wszystko. Ja tam za Uncharted nigdy nie stałem, Infamous osrać bym tego nie chciał, co tam jeszcze wychodziło? Nawet nie wiem jakie tam są ekskluzywy, no po prostu dla mnie mi bardziej pasi Xbox. Gears of War, które na pewno zapowiedzą niebawem. I ja... Kurwa, nie w tą stronę. Jo. Czekaj, napiję się. O kurwa. A! I... Kurwa. Jeśli ktoś był na Xbox Live raz i na PSN-ie raz, no to chyba odpowiedź już sobie sam. No nie, ostatnio kurwa z PSN-a był lepszy jak na Xboxie. Co było? No wymieniliście tam coś lepsze gry niż ja. A ja nie mówię o Games with Gold i te... No, bo ja takie ścierwo tam dostawałem, że... Ale ty wiesz jakie ścierwo jest na PlayStation Plus? A to co tam więcej? Na PlayStation Plus na czwórkę, nie? Bo nie, na trójkę może dobre dają, a tam nie wiem, bo ja już w starej generacji nie siedzę. Ale na PlayStation 4 dają takie ścierwo, że ja nawet nie przedłużyłem tej kurwa ten. Ja już nie mam PlayStation Plusa, ja nie mam i nie kupię. Nie, kupię jak wyjdzie Drive Club, żeby go sprawdzić, nie? Jak mi się spodoba, to wtedy kupię, to wtedy. O, wtedy powrócę na PlayStation 4 na moment, na chwilę pograć w Drive Club. Znaczy może na dłuższą chwilę, nawet nie wiem. No, i tak chciałbym to zamknąć. Po prostu, kurwa, kupcie co uważacie. Ja stoję za... No wróciłem do Microsoftu. Ale pytają się ciebie, no to powiedz im co jest lepsze. Mam dużo pytań takich. Waster, masz dwie konsole, co kupić? No kurwa, nie mogę ci powiedzieć, bo... To gazusa i trzy wina. Zbyt, wiesz, ja ci, ja jako... Nie powiem, że jestem fanboyem, bo mam trzy konsole. Mam jeszcze Nintendo Wii U i fanboyem... Nie czuję się fanboyem, po prostu lepiej się czuję w Microsoftie i gdybym na przykład z tobą usiadł, wypił piwo i byśmy tutaj sobie czytam flaszkę i byśmy sobie rozmawiali, to bym ci mówił jakie mam plusy na Xboxie, u konsoli Microsoftu, a jakie mam plusy u konsoli Sony. To się brecha. No ale no wiecie o co chodzi, no po prostu grajcie na czym uważacie, kurwa, bądźcie graczami, a nie fanboyami. Pozdro dla Pampersa. I... A co to? Pampers pozdro. No właśnie, no pozdrawiamy go w tym momencie. Źle coś? Nie, on by za darmo, nie? On by jakby mu dopłacali 200, to by klocka nie wziął, ale to nieważne. Dobra, no to jestem już w rodzinie, I'm back, Xbox One. Prawda. Drugi temat dnia. Grałem. No, teraz ty się wypowiadaj. Przecież grałeś. No i mi się znudziło. Ja sobie zapalę teraz magicznego papierosa. Ta gierka jest fajna, ale na chwilę, kurwa. Masz magikala. Ta giereczka jest fajniutka, ale tak na chwilunie. Kurwa, masz. Dobrze prawi, polać mu. Kurwa. Na początku mi się podobała, nie? Tam sobie coś tam upgrade'owałem, coś tego, a później już tak mnie nudziła pierdolona. Widziałem, że... Ale ty grałeś 20 minut. Nie, no grałem. Na początku mi się podoba. No ile grałeś? Z dwie godziny grałem. A to nawet nie zacząłeś, kurwa. Ty nawet nie widziałeś Marsa. No już latałem po tym, sobie tam zwiedzałem. Ten. Jak ty nie wyjdziesz, kurwa, z tego za jakieś 4 godziny minimum? Nie wiem, po mapie, na mapie miałem kulę narysowaną tam. Coś no, a to tam, masz parę kul. No to byłem na tej pierwszej kuli, kurwa. Na ziemi byłeś. Nie wiem, to powiem ci szczerze, nuda jak chuj, nie? Idziesz i napierdalasz non stop to samo, tylko jakiś tam bossik mi wyskakiwał i chuj. Ale jest nuda, nie wiem, kurwa, bo każda gra jest w sumie, na tym samym polega, ale ta mnie tak kurwa nudziła, że nie wiem, nie ma ta gra no nic. No bo ta gra nie ma nic w sobie. Ja grałem ze Swornem, pozdro Sworn.
i z Bradem. Pozdro, Brad. Bo tam jest w Fireteamie, to jest właśnie pierwszy minus do gry. W Fireteamie mogło być 3 osoby i my sobie skończyliśmy gierkę, znaczy prawie, że skończyliśmy, bo Brad niestety już się pozbył swojej kopii. Skończyliśmy prawie całą grę, przeszliśmy sobie w trzech. I to jest wtedy masakra. Ty, weź go zesnajp stąd, ja idę od tyłu. I to jest wtedy masakra, jak się gra w kopie. Ale ja może... W kopie to ja mogę Battlefield najpierw ograć, wymienię minusy, a tu całą grę w kopie przychodzisz, nie? Najpierw wymienię minusy. Trzech, kurwa, dobrze widzicie, trzy osoby w Fireteamie. Trzy osoby w koopie. Czy ich kurwa popierdoliło, to Halo ma czterech, kurwa, Gears of War ilu ma? Trzech czy czterech? Czterech chyba Gears of War ma, już nie pamiętam, ale tam czterech się chyba siedziało. Gierki, kurwa, na koopa takiego przechodzenia, tylko siekanie, mają po czterech minimum. A oni mi wypierdalają w 2014 z gierką, która miała budżet pół miliona, kurwa, pół miliarda, chuj wie ile, miała tyle pieniędzy, żebyśmy się osrali, a tego nie rozjebali na narkotyki, dziwki, kurwa, i alkohol. I oni mi wyjeżdżają z trzema osobami w Fireteamie. Następny minus. Cztery kurwa mapy, rozumiesz to? Ziemia, Księżyc, Mars i Owisz, czy tam chuj wie... I co? Cztery kurwa planety. I to źle? I następny minus, level 20 i się kończy. Znaczy możemy tam potem dalej sobie levelować. Ile ty chciałeś kurwa map, kurwa? Cztery kurwa mapy. Po ileś tam, nie? A, po cztery mapy na... Nie, no one są dosyć duże. Cztery kurwa planety. Ja już to skończyłem, już robię 20 teraz, bo tam się kończy na 20 poziomie. I potem już bronie i te legendarne przedmioty mają... Ja demko tylko zagrałem od razu, wiedziałem, że to pizda, a nie gra. Ale teraz dobre sprawy. Najlepsze strzelanie, jakie chyba w życiu strzelałem. Snajperka tutaj tak działa, że to się nawet nie da opowiedzieć. To jest najlepsze snajpienie, jakie kurwa przez moje 20 parę lat grania nie było tak dobrego snajpienia jak Destiny. I co to takiego było tu? Strzelanie jest tak wykurwiste, że przegięcie. Grafika rozpierdala. Grafika nam pokazuje nam właśnie, co to jest new gen, znaczy teraz to jest current gen. To są plusy. Grafika, grywalność, bo grywalność naprawdę jest duża. No nie wiem, mam 20 czy 30 godzin ugranych, zrobiłem już tamten. Teraz mi się już tak powoli troszeczkę mniej chce grać, ale tutaj mam Sworna, który już ma 3 postaci na levelu 20 i chłopak się nie zatrzymuje w ogóle, pozdro Swornie. Ale no kurwa, dla mnie to są takie podstawowe ten. Trzy osoby kurwa w Fireteamie. Cztery planety, kurwa, i 20 level, game over, znaczy tam możemy do 30 dobić, dopalając tam jakimś światłem te swoje bronie legendarne, zbroje i te inne chuje muje, ale przecież to jest plaskacz w twarz, z czym oni do ludzi, kurwa. Nie sprzedam gierki, zostawię sobie, bo ja jestem przeciwnikiem kupowania DLC, ale tutaj akurat będę czekał na nowe planety, kurwa, może coś się pokaże, bo gierka naprawdę fajnie się w nią gra. Zajebiste. I teraz ja zostawię Bolka, żeby powiedział nam jakieś takie, chociaż półminutową recenzję. O czym? Nie, no o czym? No kurwa, a o czym rozmawiamy? O tej grze? No, jak się nazywa? Że Stancy czy coś tam. Czekaj, jak się nazywa? Przypomnij sobie. Destiny. No, głośno. Destiny, tak? Tak. No i chuj. Ale nie mam nic o tej grze do powiedzenia, bo jest nuda i chuj. Idziesz, kurwa. Chuj wie gdzie. Za jakimiś kropkami biegałem tam, kurwa. Czarodziejski papieros mi zdał. Ja nie polecam tej gry, od razu to mówię, nie? To jest dla mnie chujnia i kurwa pierdolnik jak skurwysyn. Dobra, a teraz przejdę do drugiej części Cyfrologa i teraz w tym momencie właśnie za chwileczkę przeczytam pytania, które nam zadaliście i postaramy się na nie odpowiedzieć najlepiej jak potrafimy. O kurwa, znowu muszę załadować wcześniej. Powiem szczerze, że pytania czytam tak jakby pierwszy raz, bo starałem się ich nie czytać, żeby to było taka pizda, znaczy wiesz, żebym nie wiedział o co kaman. Kamil Ansel, pozdro Kamil. Siemanko,
Waster, czy Destiny znudziło ci się, czy nadal cię wciąga? Przed chwileczką odpowiedziałem na to pytanie. Co sądzisz o grze Sunset Overdrive, exclusive na Xbox One? Wypali to? Sunset Overdrive w ogóle mnie nie jara. Ja bym tej gry powie... Ja mam do niej podejście takie samo jak... Co z do... gra? No to co na X-a wchodzi, to skaczesz, strzelasz, kurwa. Ja mam do niej takie samo podejście jak do Infamous na PlayStation 4. To jest w ogóle nie mój klimat. Nie, absolutnie. Oraz co możecie powiedzieć o koopie w Assassin's Creed Unity? Jeszcze nie graliśmy, to jak może... Ale widziałeś? Na ja też nie widziałem. Bo tak szczerze to mnie ten Assassin w ogóle nie ten. Nie widziałem. Ja czekam aż gra będzie, ja se sam poskaczę tam i dopiero będę mógł mówić. Także nie wiemy. Jak ja mam Xbox One, a kumpel Xbox 360 i jak kupimy Battlefield 4 lub Destiny, ja na łance, on na 360, to będziemy mogli grać ze sobą? Nie. Nie, absolutnie nie. Ale Xbox 360, Xbox Live. Kable to od takie co idą, wiesz, ty kurwa wysokiego napięcia, jak podłączą batą. Zagrają. Nie da się. Pozdro dla was, ziomeczki, pozdro, pozdrawiam cię. Damian Piechocki. Czemu wyznanie, że tylko gry na płytach zamiast cyfrówek? Czasem na Goldzie są lepsze ceny niż wersje płytowe w sklepach. No na bank są. Prócz lepsze. Ceny macie jakieś inne powody? Dobra, zakończę w tym momencie i teraz ci odpowiem. Czasem na Goldzie masz lepsze ceny niż płytowych pudełek. Po dwóch, kurwa, albo trzech latach. Ale jak? Gdzie masz? Kurwa, jak chyba stare... Ale to no właśnie to mówię, to jest takie starocie. My gramy tak, że ja na przykład kupuję wszystko day one. Wszystko, co chcę zagrać, kupuję day one, bo ja jestem jednięty, ja po prostu muszę w to zagrać. Ja zagram, na przykład kupię wersję pudełkową, którą mogę dotknąć, powąchać, rozpierdolić o ścianę, czy whatever, cokolwiek mogę z nią zrobić, a mogę po skończeniu mu pożyczyć. A jakbym kurwa kupił cyfrówkę, to jestem przypięty do cyfrówki, w którą zagram, powiedzmy gra mi się nie podoba, znudziła mi się, jak mi się nie podoba pudełkowa, to idę i ją wymieniam na co innego, coś co może mi się spodobać. Albo na przykład jak skończę ją w jeden wieczór, a z cyfrówką nic nie mogę zrobić. Także... Możesz nacisnąć delay. Usunąć ją z dysku. 4-5 dych w plecy. No. Zastanawia mnie to, bo jak odkąd kupiłem X1, nie mam ani jednej płyty i w sumie mi ta opcja jest wygodna. Pozdrawiam. Też cię oczywiście pozdrawiam, ale jeśli mogę, nie, ja chciałbym cię prosić, nie kupuj kurwa cyfrówek, bo niszczy przez te cyfrówki, ja niszczy, ale ty kupujesz ścierwa same za 2 funty. Ale nie, jakby było dobrze, tylko to pewnie mu się nie chce iść i chuj, nie, do sklepu, kurwa. Też mi się czasami nie chce i bym sobie właśnie tak coś ściągnął. Dobra, to ja powiem tak, ja jestem gracz myślący i... A ja jaki jestem? Nie myślący, kurwa? Ja myślę za 7. O kurwa. Dobra, pozdrawiamy cię, Damian. Łukasz Tkaczuk. Waster, co sądzisz o cyfrowej dystrybucji? Jesteś jej zwolennikiem czy nacierającym się za pachem instrukcji pudełkowym bojownikiem? Właśnie przed chwileczką odpowiedziałem na to pytanie. O, zapachu. I czy uważasz, że w dobie tabletów i smartfonów rynek handheldów ma w ogóle rację bytu? Pozdro dla ciebie i Bolka. O, powiem ci, że w erze smartfonów te gierki na smartfona są tak spierdolone, że za darmo bym, za darmo bym nie chciał w to grać, bo mi szkoda czasu. Wolę sobie kurwa wejść na kurwa pudelka.pl i przeczytać, że kurwa ktoś tam coś tam, chuj. Nie. Te gierki na smartfona to jest taka ścierwa. Przecież to się nie da grać. Wymień mi jakąś dobrą gierkę na smartfona. Ja nie wiem, co to jest smartfon. No na twój telefon gierkę wymień. Tu ja mam smartfona? O kurde! Wymień mi gierkę dobrą. Nie gram, to nie wiem. A na Vita? Nie będę tu wymieniał, ale po prostu wejdźcie sobie w mój profil. Vita, smartfon? O kurde! Nie no, handheldy. Pierwsze co? Przyciski fizyczne.
analogi, przyciski, to daje robotę. Kurwa, grając na... Tu stukając, to przecież mam... Nie, no absolutnie. No kurwa, w pasjansa, nic więcej. Nie w pasjansa, jeszcze można coś tam po agresji. Kudi! Pozdro Kudi! Kudi nas pozdrawia, Bolek, właśnie. Siema, pijaczki. Pozdro Kudi. Chciałbym się dowiedzieć, czego wam brakuje w nowej generacji konsol. Chodzi mi o funkcje, aplikacje, czy tam opcje. I tam to nic nie brakuje, nie wiem, no to się powiedzieć. Ja też nie wiem, co powiedzieć. No bo kurwa nie wiem co, no bo też tak nie zastanawiałem jeszcze. My nie zastanawia się, tylko na każdym pytaniu odpowiada, to co myślisz? Rise of the Tomb Raider jako Xbox na Xbox One. Co sądzicie o robieniu serii multiplatformowych ekskluzywów na jedną platformę? Sądzę, że jeśli firma ma kasę, bo ja mam dwie platformy, to ja się nie mogę zbyt dobrze wypowiedzieć na ten temat. Jeśli firma ma kasę, to niech se robi co tam chce, bo wtedy na przykład jak nie wyjdzie na tej, to wyjdzie na tej i jeśli będę chciał w to zagrać, to kupię. A to, że oni sobie walczą między sobą, to dla mnie tylko jest na plus, bo to jest na plus dla graczy. Że oni zaczną, wiesz, walczyć tutaj o jakieś multiplatformy, ale to nie przejdzie, to potem zaczną walczyć o to, potem spuszczą ceny, potem to, sram to, tamto i my jako gracze wygrywamy, dlatego ja jestem na plus. Buster, bo nie wiem, czy Bolek grał w Destiny. Powiedzcie mi, co Bungie powinno dodać w kolejnych patchach poszerzających grę. Powinno dodać, kurwa, planety, Fireteama na minimum 6 osób, kurwa, i level minimum 999 i chuj. I można grać, i wtedy można grać. Odbiegając od tematu, dobry bimber czy dobra wódka, co preferujecie? Czy Bolek miewa jeszcze kacę, czy to już wyższy level odporności? Pozdro, pany i zdrówka. Andrzej Sam. To po kolei. Bimber czy... Wódka. Bimber chyba, nie? Bimber mocniejszy, tak lepszy smak. No, bimber. Ale o smak, jeżeli chodzi, to... To śliwowica. To wódka, no. Nie, śliwowica jeszcze. Ale tam bimber z tych, co mogę wybierać, to wódka. Czy Bolek ma jeszcze kacę, czy już wyższy level? Mam kacę, mam bardzo ciężkie kace. Wypowiedz się do kamery, ładnie usiądź, a spadnie. No weź się wypowiedz. Czy mówić, kurwa, no mam kacę takie, no i chuj, no. Ale powiedz, jakie mam. Nie, bo tego... Czarodziejski popieras się sponiewiera. Art Ick. Siemka, pytanie najpierw do Wastera. Którą konsolę uważasz za to gówno? Bo wcześniej mówiłeś, że nie da się na dwóch równo jechać i wtedy mówiłeś, że będziesz za PS4. No to Art, już właśnie odpowiedziałem na początku tego cyfrologa, I czy zapisałeś się do ogrania bety Bloodborne? Oczywiście, że się zapisałem. Jak tylko się dowiedziałem, że są zapisy, to poleciałem tam jak w dym. Pytanie do Bolka. W co teraz najwięcej grasz? Pozdro. To będzie standardowa odpowiedź. Bo w perłę. No, nie bo, tylko ba. Perłę. Ba. Ja bongo. Jemu chodzi o gierkę, kurwa, nie. Co najczęściej grasz? A, to tylko Battlefielda, nie? Do kamery ładnie. Battlefielda 4 i nic więcej nie gram. Bo nie mam w sumie, nie? Kali. Rafał Kalinowski. Waster, pierdol, nagrywanie streamu i cyfrologa live na YouTubie. Nie zniosę tu laptopa, kurwa, i tutaj będzie pewnie zjebany sygnał. A kabla, nie wiem, gdzie mam kabel. Kiedyś to zrobię, ale kurwa, to musimy mieć więcej czasu, bo teraz mamy weekend, dzisiaj się zakurwimy jak autobus, ja to będę zdychał jak świnia, on się pewnie zapierdoli, w niedzielę się dobrze poczuję i będę się tylko wkurwiał, że on znowu napierdolony jak autobus i nie wiem, czy pójdzie do roboty. Mateusz Papliński. Siemaneczko Waster, czy Assassin's Creed Unity kupujesz na Xbox One czy PS4? Nie kupuję, bo on kupuje, od niego pożycza. I to, czyli co PS4. Kupuje? No Assassin's Creed nowy. Przecież ja tego ścierwa nie kupię, ty jesteś się, nie? Na Xboxa. No to ja od niego pożyczę, ja tego nie kupię. Co sądzisz o Battlefield Hardline? I jeśli go kupisz, to na jaką konsolę? I oczywiście pozdro dla was. Pozdro. Hardline sądzę, że to jest kurwa jawna pompa. To jest siema. To jest burza przed dobrą grą.
może być singiel dobry, bo oni zauważyli, jaki się shitstorm na necie zrobił, kurwa, po zaprezentowaniu tego dodatku DLC, kurwa, wartego 1 funta jako bety. Grałeś ten Policjanci Złodzieje Hardline? Nie. Ja pierdolę. Oni tak jakby mi policzek zajebali. W której części? No w 7. To co tam czy do cywili nie można strzelać? To było Call of Duty. O, no tak. A ty... To nie wiem, czy ty za mnie rozmawiasz. Ja ci chyba dałem tego fajkana, co był większy. Ty nie zjarałeś do końca jaraj. dobra. Bartek Nowak. O co chodziło z konkursem jakiś czas temu i typem, który został zdyskwalifikowany, bo prosił rodzinę z zagranicy o live? Objaśnijcie, bo trochę nie wiem, o co chodziło. Dobra, to ci objaśnię. Zrobiłem konkurs, że do wygrania GTA 5 na 360 i zadanie konkursowe to było namalować Trevora z GTA z czymś związanym z Cyfronomikonem. I tutaj jak widzisz, to możesz poszukać na Facebooku, na fanpage'u Cyfronomikona, to znajdziesz to, tam są dobrej jakości zdjęcia. Ten obrazek właśnie wygrał. I koleś, bo ja zrobiłem coś takiego, bo były 3 obrazki, które naprawdę zajebiście wyglądały i no nie mogłem się zdecydować sam i mówię, głosujcie. A jeden koleś mi wypierdolił, miał chyba, już nie pamiętam, nie będę liczbami strzelał, żeby tutaj nie zjebać. Wyskoczył mi z jakąś kosmiczną cyfrą no i sprawdzam to. Znaczy w sumie ja byłem tak zajebany, że tego nie sprawdzałem. Tutaj kolega Lesiu, pozdrawiamy Lesia. Kolega Lesiu jako administrator fanpage'a powiedział mi, że coś jest nie tak, że tutaj mamy jakieś ileś tam, kurwa, nie będę strzelał cyframi. Weź z Turcji, z Indii, kurwa, z chuj wie kąd. Ja patrzę. A koleś dostaje lajki na swoje zdjęcie z jakiś kąt, kurwa, z Azerbejdżanu, czy chuj wie co. No i kurwa, piszemy do niego, że ten, że przegina, nie? A on mówi, że ma rodzinę tak liczną. No i to ja się też zajebałem, bo już pierdolę głupoty, nie? Dobra. Czekaj, o co chodziło? Siemanko chłopaki, czekacie na Lords of the Fallen i co myślicie o tej grze? Pozdróweczka dla ciebie i Bolka. Tomasz Onichimowski. Pozdrawiamy Cię. No. Lords of Fallen oczywiście czekam, tylko że po opiniach z E3, nie z E3, wróć, z tego, z Gamescoma, ktoś tam w to grał i ktoś powiedział, że to jest kaszalot, kurwa, warty 5 zł w Biedronce. I dlatego poczekam najpierw na recenzję, bo moje już takie ten, podjaranie opadło, że tak powiem. Ty czekasz? Na co? On mnie też nie czeka. Na żadne pytanie. Witam, czy gracie w gry typu hack and slash? A krokrancie, co sądzicie o serii Diablo? A przede wszystkim o najnowszej odsłonie. Powiem ci, że ja w Diablo 1 zapierdalałem na komputeru. Na komputerze, ale komputeru, bo ja wtedy byłem taki gówniarz, że komputeru. Zapierdalałem w Diablo 1, potem Diablo 1 zapierdalałem na PlayStation 1, czyli PSX, którego uważam za zajebistą konsolę, jedną z najlepszych. Ale jak mi teraz światło spierdolisz? Noga up, down, up. Skurwysyn. I teraz zrobiłem przerwę, bo poszedł się odlepę na nie wiem gdzie czy tam. Aha, o Diablo. No i... Mówiłem właśnie, że Diablo... Ja lubię Diablo. Ja też. No. Siemanko chłopy, Waster, ostatnio w filmie stwierdziłeś, że jednak polecasz Łoniaka. No, stwierdziłem. Przyznam się, bez bicia. Miałem kiedyś 360, teraz planuję kupić jego następcę. Z racji tego, że masz dwie konsole, zarówno PS4, jak i powiedz mi, czy graficzna różnica jeszcze... Dobra, nie będę dalej czytał, bo... Panie Dominik, to wszystko było już na początku tego cyfrologa. Często pijecie perłę. Jesteście z Lubelszczyzny? Pozdro aparaty. Kamil Wiśliński. Nie jesteśmy, nasze korzenie. Nasze korzenie są z Lubelszczyzny, bo nasi rodzice tak nam pochodzą. Nieważne skąd bym był. Czy często pijecie perłę? Ja perłę nie piję w ogóle. Ja perłę piję codziennie. Codziennie? No. Co weekend? No, co weekend.
skurwie, jestem codziennie na kurwie. Siemanko Waster, coś o Infamous Second Son, jak grałeś? Czy warto kupić tę grę? I co o nadchodzącym Drive Club i pozdrowionka? Dominik, pozdrowionka, nie warto. I tam wszystko wyjaśniliśmy na początku. Co sądzicie o przenosinach Donalda Tuska do Unii Europejskiej? No, ty wiem. Nie, no kurwa, Mario Dajetka przenieśli. Ale co ty powiedziałeś, jest tak pytanie? Zostawił kraj, kurwa, w szambie i spierdolił. No kurwa, co masz powiedzieć? Ja nie odpowiadam na to pytanie. W ogóle dzisiaj na żadne nie będę odpowiadał. Pierdolę. Czy grafika na Xbox One i PS4 aż tak się różni? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrowienia pany. Pozdrawiamy cię, Maturzu. Powoli się zakurwia. No grafika wali, no to ci będę mówił. Ale w jakich grze? Nie. I bardzo bym chciał, żebyście się obydwoje wypowiedzieli. Hehe, z góry dzięki. No co? Za co mam dziękować? Nie zapomnij o konkursowym obrazku w tle i pozdrowieniach, pozdro. Mariusz Kwiecień. Mariusz, tu masz tam, już wszystko jest. No, Mariusz już jest kurwa wszystko dograne, nie? Cześć, ale mnie kurwa to pokroi. Mnie już pokroiło. Nie, czekaj, bo ja, czekaj, bo ja. To nie. Ja muszę za ten telefon. Kurwa, za przeczytać. No trochę, że czekaj, się skułem. To ma jakiś opóźniony zapłon, ci powiem. Znaczy nie gadać, że się skułeś, że tam... Nie zapomnij o konkursie. Co myślicie o nowym obcym? Będzie powtórka z Destiny czy rozjebie? Pozdro z Drawska. Drawska! Dla ziomeczków z Budowa. Koleś jest Łukasz Mazurek. Koleś jest z Budowa. Drawsko Pomorskie. Pozdro Drawsko Pomorskie. Pozdro Zachodnio Pomorskie, nasze strony. I pytanie brzmiało. No. Nie działaj. Nie pierdol, że zapomniał. No jakie pytanie było? No ja myślałem, że przeczytasz. Co myślicie o nowym obcym? Będzie powtórka z Destiny czy rozjebie? Aha, ja mu chodzić ten. No. To ja nie wiem, ale to... Ja myślałem, że jakieś dobre pytanie. Czekaj, co to chodzi? Że to? No co myślimy? Co myślicie o nowym obcym? To motywa nie ogrywasz, jak jesteśmy zajebani pierdolino, jak się nowym obcym. Czekaj, bo on ma pytanie do nas, co myśli. No, to nie chcę zadać po teleturnieju. Kurwa, przecież ja na to mogę odpowiedzieć pisząc potem, nie? Ja se sprawdzę. Ja spierdam, patrz kurwa. Najebany jestem jak... Siema. Jak siema, się spróbuje Xbox One? Wrażenia z Bolka, z pobytu w Polsce i ilość wypitego alkoholu w tym czasie, pozdro ziomki. Takie pytanie? No kurwa, patrz! Czytam jeszcze raz, nie? Siema, jak się sprawuje Xbox One? Wrażenia Bolka z pobytu w Polsce i ilość wypitego alkoholu w tym czasie, pozdro ziomki. I to jest pytanie, nie? Ja mówię, co na nią odpowiadę. No to odpowiadaj, bo ja też nie aż zabawię. Xbox One był zajebisty i ja jest dalej. Ja nie wziąłem do Polski. Bo... Ale to nie to pytanie. A ty który? A nie, to co? To może inne pytanie. Z innego zestawu. Nie. Czekaj. Pytanie było, co że chyba w Polsce grał. O się ujebałem. Co w Polsce nagrał? Jedną płytę. Nie, kurwa, co żeś gra? Czy co? Bra. Chlał! Nie, ja tutaj nie kładę, bo tu się zaraz coś wleje. No przecież nie będę odpalał, nie przelicadzę. Ty miałeś na pytanie odpowiedzieć. Ale ja do końca nie no. Treści tego pytania. Odpowiedź zostanie, nie ma odpowiedzi. No. Nie, pytanie zostanie, nie ma odpowiedzi na nie.
Dobra, mów coś jeszcze, bo zaraz zamykamy scenę, bo ja się tak bałem, że nie wiem za bardzo, czy my nagrywamy, czy ja już to przerabiam. Ale kurwa, te czarodziejskie zioło sponiewierało. I ten... No właśnie, co myśmy mówili? No nie wiem. Coś miałeś się tam na koniec powiedzieć. No zawsze miałem na koniec coś powiedzieć. To zemów teraz na koniec i mów. Puścić się na koniec i chuj, no. Powiedz się, że tam byłem, że tam też. Ja idę spać, kurwa, ja jestem najebany już troszkę. O, nie chciałem tak się dzisiaj porobić. Ale ja się tak porobiłem, że ja to normalnie czuję, nie? Jedno. Ale czekaj, bo musimy cyfrologa nagrać. Bo mi się potem kamery nie by chciał. Cyfrologi nagrywane. Czekaj. I same kurwy obstrane. Napij się, żeby kurwa, żeby nie było tak, że sam piję, kurwa, jakiś alkohol ty. Weź to, kurwa, piwo wy. Odstaw, napij się, kurwa. Tego ścierwa się napij i te ścierwo przynajmniej ci krąży w krwi. Zdrowie wszystkich wideoradio słuchaczy. Czasami nie burzy, bo wyjdziesz na taki, że ty się chwalisz tym, że pijesz, nie? Na swoje żenę, kurwa. Wiesz, jak ja bym chciał się napierdolić, kurwa, dzień codziennie? Dobra. Ja jakoś jak chcę, to wiesz, czym się różni młodzież od nas? I nie chodzi mi o lata, kurwa. Tym, że oni właśnie mogą sobie dzień w dzień, kurwa, chlać, a my musimy zapierdalać do roboty, żeby... A ja co robię i sobie też dzień w dzień piję i co? A ja, kurwa, nie mogę, bo jak rano, no bym nie wstał do roboty. Ja nie piję tak jak ty, jak ja piję, to muszę się zajebać. A jak się nie zapierdalam, nie raz wracam. Co ty wziąłeś, 6 żabek jakiś, kurwa? A to perła, no dobra perła. No, sześć żabek tych, tylko normalne napierdolenie się. Ja się mogę napierdolić 7 dni w tygodniu, a ty 1. No to kurwa. A się 7 dni w tygodniu mogę najebać i ja sobie tam chodzę do pracy i wszystko ogarniam. Bum, 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 robię swoje i gitara. A ty kurwa jeden dzień się napierdolisz, ty kurwa musisz zdychać 2 dni. Dla mnie to jest śmieszne, kurwa. Bolek, ile ty pijesz, ile ja? Ty pijesz 6 żabek. To lek, tyle co ja wypiłem, to byś se, za to co ja wypiłem, naprawdę byś se, tak by se życie ustawił w tobie. Bolek, a za to co ja wypiłem, to byś sobie jeziorko dobre zrobił. To lek, ty pijesz na weekendzie, wydajesz 20 funtów, bo już przeliczyłem cię, poważnie, bo ty sobie bierzesz flaszkę albo tam 12 dębowych, nie? To ja już tak ci zaokrąglę do dwóch dych. Zaokrąglę mi, kurwa. Na twoje bicie. Ja to tyle przypierdalam na picie. Ja nie. No ile przypierdalasz na picie? Grubo. Idzie grubo jak chuj. Naprawdę Tomek idzie tak grubo mi, że czasami nie ma nawet zachaty, żeby zapalić. Chyba pocisnąłem za grubo. A ty sobie kurwa weźmiesz flaszkę raz na tydzień, kurwa ty jak ja bym tak wydawał, to ja bym sobie samochodem jeździł. A ja to wszystko w przelew biorę i ja końcówkę z niej zostawię. Wiesz, że to się nagrywa. No i co, że się nagrywa? Wycinane i chuj. To nie jest tak, jak ty myślisz, kurwa, ja tak. Ja po prostu nie mam. Dobra, cyfrolog się skończył. Bo ja się też opierdolę, to ci muszę powiedzieć szczerze. No i co? I kurwa, jak to z tym będzie, z tym 25, coś zrozumiał. Ale co? Właśnie nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. Ja to wyłączam, ja też się tak za... Ja nie, właśnie dlatego... Nie! To będzie w archiwum. To będzie to machą w archiwum. Nie kurwa! Będzie. Wszystko nie chcę. Będzie, później się orędzie. Kurwa, Tomek, najarałem się, najebałem się, no i co mam ci powiedzieć? No nie mam nic do powiedzenia dużo, bo kurwa tak lubię, się tak zrobiłem. Ty co się nie lubisz, to sobie w tygodniu grasz, a w weekend się zrobisz, tak jak ja przez cały tydzień, bo ty się raz tak zrobisz, że obrzygany pod łóżkiem leżysz. Ty jesteś dobry aparat, kurwa. Bo tak, my już tak sam to opiniliśmy. My sobie przez cały weekend pijemy, popijamy tam, delikatnie pijani jesteśmy.
A ty raz na tydzień, ale konkretnie, kur... Bo alkohol jest po to, żeby go lać w mordę. Tak, że chlejesz to piwo, że później obrzygany budzisz. No to ty już, a ty najlepsze jest to, że ty myślisz, że to my jesteśmy alkoholicy. Nie, my sobie spożywamy alkohol codziennie. Kurwa, największy motor, kurwa, Lester mi tłumaczy, że ja sobie mówię... No dobra, dawaj, nie, bo ty nie rozumiesz mnie dalej, nie? Najważniejsze jest to, że każdy pije po coś czuje, nie? Inaczej, nie? Każdy inaczej czuje każde picie, nie? Ty sobie wypijesz, żeby się upierdolić, nie? Ten sobie wypije. A ty sobie wypijesz na smak. A ja sobie piję, bo muszę. No tak. No nic więcej nie mam na to. Bolek, ja więcej lat od ciebie piję, kurwa, i nie muszę. To moje kiemo przez... Jeden tydzień, wiesz o tym, że to wszystko siedzi kurwa tu, w psajki, które możesz sobie sam programować. No, zająco właśnie pokierowało w jakieś tam psajki, ty. Bo możesz sobie właśnie sterować sam, nie? Zając właśnie już myśli, że on już tym steruje, ty. Poważnie. Pozdrawiamy zająca. No, zajka dla ciebie. Zając to już jest pytanie, on tam jakieś mi włączał, coś tam buz, buz. Że to musuje coś nam jakieś zając taki. A nie wsadzą cię do mikrofalówki? Nie, teraz jest zakochany akurat, to tam chuj, ale... To co mi dało do głowy? Że to tamto, to zesram, to... On nawet z wiertarki dźwięk potrafi wydobyć, ty, poważnie. Borujesz tam, wiercisz, chuj co robisz. Zaraz mówisz, że tu jest zajebisty dźwięk. Zaraz jeszcze raz dla ciebie pozdrowienie i odstaw to wszystko, kurwa, dobierzesz. A szczególnie grzyby, kurwa. Ciężkiego, kurwa. Grzyby są dla ludzi, nie każdemu potrzeba. Ale każdy chciałby ich zajebać. To źle? Dobrze. Dobra, muszę znaleźć, kurwa, w mojej kieszeni magiczne tabletki. Zajebiście, puste pudełko. Rzucaj to na trzeźwo, nie? Co? Zobaczysz, że... A ja to wrzucam od razu, nie, żeby to szło. Nie, a nie, to, nie, to ja ci mówiłem, kurwa. Cały bez zrezerwowania? No właśnie, piwo nie możesz otworzyć? Nie z tej strony. Kurwa, tryk. Piwo mógł odwożyć, ale... Nie z tego miasta. Tarem, tam, 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 tam. Dobra. No. Jak ma ktoś załatwić ten tanie recepty na Prozac, to zgłoście się na Privata. 200 zł w Polsce kosztuje chyba, nie? Ja nie orientuję się. Ty się nie orientujesz. Ty się nie orientujesz, kurwa. Nie orientujesz, to mu w takiej tenarii w ogóle nie, że gomerą. A dwa to nie orientuje się w tenach Prozaku, kurwa. Ty mnie... się tak zajebałeś, że ty nie wiesz, że ty jest. Wiem dobrze. Jestem tutaj i nic nie jedzę, nie? Nie, no nie powiem. Nawet dźgałem się jak stradzidę. Dobra, bo mi... Rzeczek, moje dziecko już... Bo mi kurwa jak mi wchodzi. Dobra. Chciałem się pożegnać, to był Cyfrolog. No właśnie i ten. Później podpiszę. Pozdrawiamy, Waster. I Bolek. No pozdrów. Kurwa, popatrz się do chuja. Nara. Co to w ogóle było?